Witam wszystkich, zapraszam do oglądania Forza Horizon 5. Pierwsza część poradnika do playlisty festiwalowej Zima, pora sucha, seria 8. Zaczniemy sobie standardowo od czegoś prostego, czyli wyzwanie fotograficzne. Wyciekły również informacje dotyczące pierwszego dodatku. Już teraz wiadomo, że będzie to dodatek Hot Wheels. Który zostanie prawdopodobnie zaprezentowany na pokazie Xbox and Bethesda w niedzielę. Okej, czyli wyzwanie fotograficzne. Musimy zrobić zdjęcie samochodu Audi TTS Coupé z 2015 roku na stadionie. Okej, ja już tą furkę sobie wybrałem i szybko przeniesiemy się na stadion. Idziemy sobie tylko do środka. Teraz wyzwanie cotygodniowe, czyli musimy poprowadzić BMW Z4 z 2008. Wybieramy sobie BMW, szukamy Z4. Okay. Teraz musimy zrobić zdjęcie. Okay. Teraz musimy wygrać zawody wyścigowe. Ciekawe, o jakie zawody chodzi. Spróbujmy zawody drogowe. No i tor na przykład. Jeszcze tylko... Chciałbym zmienić to malowanie, bo nie podoba mi się. Okay. Zrobimy sobie jeszcze tuning. DS1900 może być. Okej. Spróbujmy tor.
No i zobaczymy, czy nam zaliczy tor, czy to chodzi o odcinek, czy może o inny w ogóle rodzaj. Zawody wyścigowe to nie jest do końca sprecyzowane. Kurde, fura jest szybka, naprawdę. Jeszcze nie mam wyczutej. Dobrze. Nie wiem, na ile mogę sobie pozwolić. Ale wszyscy są blisko. To jest pierwsze kółko. Okej, mam cię. Świetna fura, już ją lubię. No, naprawdę, fajnie, fajnie się prowadzi. Jakie przyspieszenie w ogóle ma dobre. No i dobra, i zaczynamy ostatnie kółko. Teraz tylko utrzymać, nie popełniając błędów większych. Okej, powoli zbliżamy się do mety. Jeszcze kilka zakrętów tylko. Jest duża kontrola tego auta, naprawdę dobre auto. I dobry tuning. To co najważniejsze, zobaczmy czy nam to zaliczy. Tak, zaliczyło. Okej, czyli szukamy innych torów. Tory drogowe, czyli świetnie. Czyli tutaj mamy kolejny i lecimy z nim. Nie zostało to do końca sprecyzowane. Może można i inne wyścigi. W każdym razie fajnie, ja się cieszę, ponieważ lubię na torach wyścigi i ta fura jest naprawdę przyjemna do jazdy. Więc lecimy, kolejny wyścig. Już tu widzę dobrą okazję. No właśnie.
Ale świetnie skręca to auto. I te hamulce, no naprawdę. Plus zajebiste przyspieszenie, naprawdę. To szybko? To nic, to nic. Ostry zakręt, ale jak się dużo zahamuje, to można go dobrze pokonać. Okej. Ten jest trudny do opanowania zawsze dla mnie. Wypadam trochę z tego zakrętu. Okej, ostatnie kółko. Bardzo szybki wyścig. Łatwy do opanowania tor. Teraz lepiej się udało. W ostatnim kółku. No i meta. Okej, więc wybierzmy sobie trzeci tor. Jeszcze tylko zobaczę, czy na pewno zaliczyło, tak jest. Okej, coś to będzie szybki tor.
Okej, mam już ich. Tak, to jest bardzo szybki tor. Ależ mnie zrzuciło. Za mało hamulca. Okej, trzecie kółko. Ale pięknie teraz poszło. No i za chwilę będzie meta już. No i meta. Okej, zobaczmy ostatni rozdział. Musimy teraz 20 umiejętności driftu na hamulcu. Więc szybciutko to sobie wbijemy. Myślałem, że to już, a to diagnostyka, ok. Czyli mamy już 9 punktów. To teraz może laboratorium zawodów. No weźmy te Audi, okej. Okej. Lecimy. Kurde, jaki tor ciekawy.
Okej, dwa okrążenia na tym torze. Dobra, zaraz go przegonię, bez problemu. Aha. Skubany. Udało się, nie sam koniec. Okej. Mamy punktów 12. To teraz może zrobimy sobie znak ostrzegawczy. Porsche 911 z 2004 i S1900. To chyba jest te Porsche. Tak. Okej. S1900 tuning jeszcze. Okej. 310 musimy skoczyć. Udało się. Okej.
14 punktów, to teraz zaliczymy sobie fotoradar. BMW M5 z 2018. Zrobimy sobie jeszcze tuning. DS1900. I musimy 321 prędkość uzyskać. Albo z tej strony może. Okej. Rozpędźmy się dobrze. Dobrze jest też trochę ściąć tutaj te zakręty. Okej. Mamy 16 punktów, czyli teraz zaliczymy sobie jakieś mistrzostwa. I wybierzemy sobie może Audi Quattro. Okay. S1900, musimy zmienić tuning. Przeniesiemy się szybko do tych zawodów i po ukończeniu tych mistrzostw już będziemy mogli odblokować pierwszą nagrodę. Piękne auto, kurde. Co za zajebista furka, naprawdę świetnie się prowadzi, aczkolwiek hamulce mogły być trochę lepsze, ale jest naprawdę szybka. Wyprzedzić tutaj konkurencję to jest nie problem.
Gorzej jest utrzymać się w tak dużej prędkości na ulicy. Jest fajnie. Jest naprawdę przyjemnie. Trzeba uważać, bo to zdradliwy tor. A raczej odcinek. No właśnie, tam często tak się dzieje. Trzeba uważać. Cały czas jeszcze mogę przegrać. Okej, już końcówka. Fajny odcinek. Fura też jest niezła. Zaznaczmy sobie wszystko, zaznaczmy sobie tylko sezonówki, zawody sezonowe. Tym razem widzę, że jest to tor. No i dobra, pierwszy zakręt jest już... Aha, myślałem, że na nim skorzystam tak mocno, a jednak... Jednak trzeba uważać z tym cięciem zakrętów tutaj. I to mocno. Ale już ich praktycznie mam. Sorry. Wytnąłem. Fajne są te poślizgi tej fury. Fajnie się je kontroluje.
Trasa też ciekawie zrobiona jest. Tego toru, że pod górkę cały czas tak jakby. Teraz z górki. Okej, udało się nie zaczepić, to już dobrze. I ostatnie kółko, bardzo szybki tor. Źle to wyszło. Właśnie, wiedziałem, że do tego dojdzie. I meta. Szybko idą te mistrzostwa. Gdzie jest ostatni wyścig? Tutaj. Kolejny raz jest to tor. Chyba pamiętam ten tor. Chyba jest to całkiem niezły tor. Tutaj często bywała kałuża też, na którą trzeba było uważać w jakimś innym sezonie chyba. W sezonie burzowym prawdopodobnie. Fajny tor. Już mi się podoba. Tylko muszę więcej hamulca trochę używać zdecydowanie. Tutaj właśnie byłaby taka łuża. Nie mogę wyczuć hamulcu tej fury. Niby hamuję dużo wcześniej, ale poślizgi są tak mocne, że mimo wszystko uderzam.
Okej, okay, za chwilę będzie już ostatnie kółko. A jednak, myślałem, że chociaż w ostatnim kółku uda mi się tam nie uderzyć, ale jednak. Jeszcze kawałek i koniec. Już dosłownie za chwilę meta. No i możemy odebrać już pierwszą nagrodę, fajna furka, nie mam też tej furki, więc cieszę się, że jest to kolejna furka do mojej kolekcji. Mercedes-Benz AMG GT. I ja również sobie w tym momencie zakończę pierwszą część poradnika. Jeżeli materiał okazał się pomocny, zostaw lajka, zostaw komentarz, zapraszam również do subskrybowania kanału. Dzięki za oglądanie i pozdrawiam!